Delegacja polskich biskupów przybyła do Ukrainy. Jest to wizyta poparcia i solidarności z narodem ukraińskim w wojnie obronnej przeciwko rosyjskim najeźdźcom. W jej składzie znaleźli się przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. 18 maja w kurii archidiecezji lwowskich hierarchowie spotkali się z dziennikarzami katolickimi. Przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski wyrazili nadzieję, że ten dramatyczny dla Ukrainy czas będzie początkiem nowej ery w stosunkach pomiędzy Ukrainą a Polską, a także szansą na wzmocnienie relacji ekumenicznych. Arcybiskup Stanisław Budzik stoi na czele archidiecezji, która jest ściśle związana z Ukrainą. Przez wiele lat klerycy ukraińscy studiowali i formowali się w lubelskim seminarium duchownym, a sam metropolita niejednokrotnie odwiedzał nasz kraj. Tak, chciałbym najpierw podziękować za to zaproszenie, które przyszło do nas właśnie z Lwowa i z Kijowa, dlatego że dla nas taką sprawą oczywistą jest, że trzeba nawzajem się wspierać i Ukraina i Polska nawzajem powinny sobie pomagać, świadomi tego, jakie to ma znaczenie dla przyszłości naszych krajów, no i oczywiście dla przyszłości Kościoła w naszych krajach. I jedna, i druga ta rzeczywistość jest domagająca się jakiegoś wsparcia. My staramy się i przez Caritas Polska tutaj pomagać w Ukrainie, ale z drugiej strony też i pomagać w Polsce tym, którzy przeszli przez nasz kraj pewnie w liczbie ponad 3 milionów. W tej chwili w Polsce jest. Biskupi zaznaczyli też, że ich pomoc ofiarom wojny nie ogranicza się do schronienia uchodźców, ale trafia również jako pomoc materialna na terytorium Ukrainy. Na przykład tylko Caritas Archidiecezji Lubelskiej wysłał około 100 tirów z pomocą humanitarną do Ukrainy. Podczas swojej wizyty przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski odwiedzą nie tylko Lwów, ale także Kijów, Irpień i Buczę.